Adam Bielan został prezesem Partii Adam Bielan został prezesem Partii Republikańskiej. W niedzielę odbył się kongres założycielski Partii Republikańskiej. W trakcie jego trwania Adam Bielan został jednomyślnie wybrany na prezesa partii. Funkcja przewodniczącego Rady Krajowej została przydzielona Karolowi Rabendzie. W trakcie dzisiejszych obrad wybrane zostały wszystkie ciała statutowe partii. Rada Krajowa, Zarząd Krajowy, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński podkreśliła w komunikacie Partia Republikańska. Jak poinformowała, w skład Zarządu Krajowego wybrano również trzech wiceprezesów: Magdalenę Błańską, Michała Cieślaka i Arkadiusza Urbana oraz sekretarza generalnego Marcela Klinowskiego. Spór dotyczący kierownictwa ugrupowanie zaznaczyło, że w trakcie kongresu Bielan potwierdził uczestnictwo formacji w projekcie Zjednoczonej Prawicy oraz prowadzenie przez nowe ciała statutowe rozmów na temat koalicji rządowej. Jestem przekonany, że nasz entuzjazm i propozycje programowe pozwolą naszej formacji dotrzeć do nowych środowisk i elektoratu oraz zapewnią naszemu obozowi i kadencję, podkreślił cytowany w komunikacie Bielan. W porozumieniu na początku roku doszło do sporu dotyczącego kierownictwa ugrupowania. Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 rok. Na wniosek Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem, a trzyletnia kadencja Gowina jako szefa partii upłynęła w kwietniu 2018 rok. W drugiej połowie czerwca odbył się zjazd republikański, na którym ogłoszono rozpoczęcie procesu połączenia partii porozumienie z partią republikańską. Po decyzji premiera Mateusza Morawieckiego o zdemisjonowaniu Gowina, co miało miejsce na początku sierpnia, zarząd jego partii podjął decyzję o opuszczeniu zjednoczonej prawicy. Z koalicją rządzącą współpracę kontynuuje Partia Republikańska, której liderem jest Adam Bielan.